Otwieram spotkanie. Witam serdecznie odbiorców na YouTubie i na Facebooku. Dzisiejszy film dedykuję sympatycznemu mojemu klientowi. Mirku, to dla Ciebie. Otwieram spotkanie i zapraszam do podjęcia tematu. Napiszę jeszcze tylko przywitanie. Jakim jest zazdrość? Kochani, troszkę było mówione w ostatnim live'ie na temat, czy tam przedostatnim, już nie pamiętam, ostatni było o dziecku wewnętrznym, natomiast któryś chyba przedostatni mój live tutaj na Facebooku, była mowa o złości, gniewie, różne manifestacje tej ciężkiej energii sprzeciwu. Kochani, zapraszam do komentarzy, zapraszam do podzielenia się nie czymkolwiek, nie byle czym. Nie jakimiś tam, wiecie, nie na temat rzeczami, tylko zapraszam do takiej autorefleksji, kochani. O co jesteś zazdrosny? O co bywasz zazdrosny? Co najbardziej w tobie się tam w jelitach przewraca, jak widzisz, jak twoje oczy widzą, a ty sobie nie dajesz do tego prawa? Ja na przykład będę chciała też podać swoje jakieś wewnętrzne zazdrości, ale może zostawię to na sam koniec. Na razie Was, szanowni odbiorcy, zapraszam do podzielenia się tym, czym jesteście, w czym jesteście najbardziej zazdrośni, może nawet zawistni, może nawet chcielibyście, żeby temu obiektowi, który posiada to, czego Wy nie macie, albo głębiej, na co Wy nie dajecie sobie przyzwolenia, najchętniej byście tam jakoś w jakiś sposób dopiekli. Kochani, co to u Was jest? Ja się podzielę w trakcie filmu albo na sam koniec. Może zacznijmy od tego, że zazdrość jest to taki stan emocjonalny, w którym może najpierw od tego, że zawiera się w byciu człowiekiem. Kochani, bycie, bywanie zazdrosnym to jest taki przejściowy etap, jak na przykład bycie gniewnym. Witam Cię, Elu. Bycie gniewnym, bycie smutnym, bycie rozżalonym, czy bycie szczęśliwym. Są różne stany emocjonalne. Problemem zaczyna się robić zazdrość wtedy, kiedy my w tej zazdrości pozostajemy na dłużej, ponieważ nie wybieramy zrobić coś z tym uczuciem takiego konstruktywnego, tylko fiksujemy się niejako, zapętlamy na tym obiekcie, który właśnie nam boleśnie przypomina coś, na co my sobie nie dajemy prawa. I może, jak zanim przejdę do takich trochę głębszych psychologicznych wywodów, weźmy taki pierwszy przykład zazdrości, a dajmy na to między kobietami. Między kobietami. Ja pamiętam, jak kiedyś mój kolega kilkanaście lat temu powiedział tak, o nas, o kobietach. Czyli on powiedział, bo wy baby, to wy konkurujecie, które jajeczka są lepsze. Bo wy się tak boicie, że jak wybiorę ją, a nie ciebie, to że ty nie przeżyjesz, że ty nie będziesz tą samicą, która da, witam Joasię, która da małe, która da potomstwo, czyli nie przedłużysz gatunku. Ten kolega mój jest taki sympatyczno, groźno, niegroźny, więc on tak pojechał po bandzie. Mnie to się ogromnie podobało, ze względu na to, że jest to prawda o nas kobiety, prawda, gdzieś tam głęboko. Gdybym tak chciała zacząć od tego aspektu biologicznego, atawistycznego, to o co my jesteśmy zazdrosne? Że ona ładniejsza, ona ma ładniejsze piersi, witam Cię Zbyszku, ona ma ładniejsze pośladki, ona coś tam ma w sobie ładniejsze, oczywiście przez pryzmat naszej interpretacji, bo kochani, to co jest ładniejsze, powiedzmy medialnie wykreowane, że jest to ładne, modne, że jest na topie, to nie znaczy, że jest to ładniejsze dla Ciebie. Jeśli my pozostajemy w takiej narracji naszego umysłu, naszego ego, to my rzeczywiście ulegniemy tym zazdrościom. Zobaczcie na przykładzie chociażby mody. Coś, co dzisiaj się nam podoba, coś, co dzisiaj jest na topie, za rok może w ogóle nie będziesz chciał, czy chciała po to sięgnąć i powiesz, jaka siara, nigdy bym się więcej w to nie ubrała, albo dzisiaj to ja już inaczej widzę tę sukienkę. Ja na przykład na swojej odzieży, tak popatrzę do szafy, to te rzeczy, które 10 lat temu gdzieś tam sobie nabyłam i teraz na nie patrzę, no to one przechodzą swojego jak gdyby rodzaju renesans. Ja na przykład mam bardzo dużo rzeczy, których mam tak długo w swojej szafie.
I wydaje się, że one doczekują się takich jak gdyby swoich 5 minut i wgryzam się, witam Cię Agnieszko, wgryzam się w ten trend i niekoniecznie muszę na to łożyć duże pieniądze. Generalnie nie lubię za bardzo gromadzić rzeczy, ale jeśli chodzi o ubrania, staram się kupować takie, które mi się na daną chwilę spodobają i niekoniecznie zaraz je noszę. Więc my kobiety, nawet przez pryzmat tego ubranka, nie? Przez pryzmat takiej tych piórek, można powiedzieć atawistycznie, która kwoka ładniejsza, która ma lepsze jajeczka, która da potomstwo, czyli która się temu samcowi spodoba i do spotkania, z którą dojdzie. Zobaczcie, my wszystko tak naprawdę w sobie, jak mówię o tej części zwierzęcej, to my wyrastamy na tej podwalinie. To nie jest tak, że mimo, że jest XXI wiek, a nam się już śnią wibracje chociażby z tego levelu, jak sobie tam wibrował Budda czy Jezus, to my daleko jeszcze jesteśmy od tego poziomu, bliżej nam do tej części zwierzęcej, gdzie chętnie byśmy takim ruchem agresywnym zawalczyli o swoje, czyli na przykład poddali się energii zazdrości. Kochani, warto wiedzieć i warto z siebie tej zazdrości nie wyrzucać, bo my potrzebujemy tej energii, potrzebujemy poczuć, jak zazdrość jest może nie tyle spalająca, bo jeśli w niej wybierzesz długo być, to oczywiście, że będzie głównie dopiekała Tobie jako użytkownikowi tej emocji, tego stanu emocjonalnego. Natomiast kochani, z tego miejsca od razu jako inspirator mam nadzieję, moje filmiki dla Was są inspiracją, taka idea mi przyświeca. Więc kochani, nie pozostajemy być zazdrosnymi, tylko wybieramy zainspirować się kimś, kto już tę drogę przeszedł. Nie jest to tak, że my nie możemy czegoś mieć. Coś nam przeszkadza wierzyć, że nam się też, kochani, to należy. Więc jeśli patrzymy na osobę, która jest dalej na danej drodze, która jest nam bliska, a nam się marzy ten etap rozwojowy, chociażby zadbania o ciało, czy rozwój własnej pasji, czy obfitość finansowa, czy posiadanie dobrych relacji, takich partnersko-przyjacielsko duchowych, mogłabym powiedzieć na poziomie dusz, że tam czujemy związek, nie tylko tą zwierzęcość, to my możemy przyjrzeć się w ramach zazdroszczenia jednocześnie, ale polecam przekuć tę zazdrość na inspirację, czyli jak ona to zrobiła, jak on to zrobił, że jest na tej drodze dalej. I jeśli już jakiś człowiek, powiedzmy dla kobiet inspiracja, jeśli już jakaś kobieta tę drogę wybrała, tą drogą poszła i widać, że ma dobre owoce, których Ty jej dzisiaj zazdrościsz, to polecam od razu przekuć to na inspirację, zapytać nawet, jak nie wprost, to okrężnymi drogami, jak ta osoba to zrobiła, że jest na tym etapie. Bez znaczenia, kochani, o co jesteśmy zazdrośni, naprawdę możemy się kimś zainspirować i nie pozostawać, witam Panią Ewę, i nie pozostawać w tej energii zazdrości. Kochani, taki tytuł wstępu. Czekam na Wasze podzielenie się, o co jesteście najbardziej zazdrośni, o co bywacie zazdrośni, jak było w dzieciństwie, jak było, jak byliście nastolatkami i jak jest teraz, kiedy jesteście dojrzałymi ludźmi. Być może ktoś jest w takim otwartym rozwoju osobistym, czy w terapii, czy w autoterapii, a może jesteś takim osobnikiem, który jeszcze działa z krzaku, jeszcze gdzieś tam się przygląda, jeszcze zazdraszcza. Czasem mówimy takim językiem podwórkowym, zazdraszcza, zaciera ręce. I zamiast wybrać przekucie tej zazdrości na inspirację, wybiera na przykład bycie hejterem albo takim źle zadowolonym malkontentem, który będzie uwypuklał jak gdyby minusy tej osoby, której coś tam zazdrościmy i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie wybrać perspektywę. Kochani, ja się z Wami podzielę, że mnie na przykład zawsze fascynowało, jak to zrobił ten człowiek, w którym mi się coś tam podoba. Ja bardziej jestem takim obserwatorem i poszukiwaczem i może w niektórych zachowaniach, powiem zachowaniach, pionierem, że sprawdzam, jak to jest, co by było, gdyby było tak, gdybym tak zrobiła, gdybym się na to odważyła, gdybym podeszła temat z tej strony. Czyli generalnie kocham eksperyment. Powiem tak, bardziej sobie cenię eksperyment, czyli własne doświadczenia, niż inspirowanie się ludźmi innymi, ze względu na to, że strasznie cenię sobie doświadczenie
to przeżycie, tą transformację emocjonalną, podczas której zdobywałam to doświadczenie. Natomiast, żeby też nie było, że nie mam osób, które są dla mnie inspiracją, bo są, na przykład taką piękną inspiracją, żywą, chodzącą po tej ziemi, mającą lat 70, jest niejaki pan Janusz Grzesz, aktor taki tu krakowski, z którym miałam przyjemność poteatrować sobie właśnie, kiedy zaczęła się pandemia. Dla mnie to był taki smaczek, taki do tego czasu, kiedy rozpoczynałam własną działalność gospodarczą, kiedy było trudno, kiedy było takie zatrzymanie świata. Ja sobie jakoś wybrało mi się go, jako takiego człowieka, taką istotę, w której zobaczyłam dla siebie inspirację. To nie znaczy, że nie było dla mnie w innych obszarach życia, czy w innych osobach tej inspiracji. Generalnie było to dla mnie takim pięknym bodźcem, który mnie przekotwiczył właśnie tutaj do Krakowa, który mi dał więcej tego smaczku, który mi gdzieś tam dał takie poczucie, że tak, chcę w to iść. Ja przyglądałam się, jak ten pan żył, opowiadaliśmy sobie, popatrzyłam na jego jak gdyby koleje losu, jak to jest być aktorem, bo on jak był w takim jak gdyby czynnym swoim takim... jak to się mówi, etapie bycia aktorem, to był stan wojenny, więc jakieś takie doświadczenia emigracji i tak dalej też miał na swoim koncie. I ja tak sobie przyrównałam to, cóż moje lęki odnośnie poteatrowania, jeśli osoba w takim stanie, z całym tym jego doświadczeniem, do tej pory nie zwątpiła w to pragnienie. Więc kochani, z takiej inspiracji nie omieszkałam skorzystać. Już jestem rok w Krakowie i wciąż tych inspiracji poszukuję od innych osób, bo to jest moja pasja. Jeśli by to nie było moją pasją, niepotrzebne byłyby mi te osoby, które są na tej drodze, dalej ode mnie, sporo przede mną. Więc kochani, ja do takiej inspiracji zamiast zazdrości namawiam, żeby była to ta droga, ten kierunek, ta Twoja pasja, to co Ciebie interesuje, to co Ciebie łechcze, poszukaj sobie takie autorytety, tak w dobrym tego słowa rozumieniu, żeby się inspirować i niejako podążać po ich śladach, nie tracąc z takiego, wiecie, pola widzenia własnej unikalności, czyli niejako idziemy śladami tych, którzy są przed nami, ale realizujemy własny potencjał i realizujemy to w zgodzie z naszą autonomią, czyli z tą naszą wewnętrzną prawdą. Kochani, może wystarczy tego wstępu, bo zdaje się już być coraz bardziej rozwlekły. Przejdźmy może do samej zazdrości, także kochani, czekam na Wasze tutaj podzielenie się. Czekam na Wasze podzielenie się, czego najbardziej zazdrościliście. Ja trochę się rozlałam w tej odpowiedzi, ale jeszcze obiecuję to wyartykułować tak może grubszymi literami, bardziej tłustymi pod koniec tego wykładu. Natomiast przejdźmy może troszeczkę do samej zazdrości. Raczej zazdrość nie należy do takiego, do emocji jako takiej, czyli jest jak gdyby z tego obszaru, z tej szuflady, z tej puli, jak gniew. Zazdrość, zawiść, zaborczość, mówiliśmy sobie o takich ciężkich energiach, gdzieś one będą z tego kierunku agresywnego, czyli z takiego wyrywania na siłę, że dla mnie, to moje, to nasze zwierzątko, nasze ego tak mówi tam w środku, ja też chcę to i ja to chcę i najlepsze dla mnie i najsmaczniejsze dla mnie i najładniejsze dla mnie i najwygodniejsze dla mnie, to gdzieś taki ten agresywny ruch, kochani, po swoje, a tak naprawdę jest to, witam Cię Moniko, Michale, Aleksandro, wszystkich kochani Was serdecznie witam i zapraszam do komentarzy. I to jest taki ruch, który my musimy mieć, bo gdybyśmy nie mieli tego ruchu, niektórzy mają ten ruch zblokowany, czyli nie dają sobie prawa do sięgania po swoje, oczywiście robimy to w sposób cywilizowany, do tego namawiam, natomiast jeśli mamy zblokowany ruch sięgania po te rzeczy, które są zaspokojeniem naszych potrzeb, to my sobie robimy wewnętrzną krzywdę, czyli na przykład nie przyzwalamy sobie na bycie piękną, zadbaną, spełnioną, szczęśliwą, nie pozwalamy sobie na obfitość, nie pozwalamy sobie na realizację pasji, nie pozwalamy sobie na autonomiczność, udajemy, ściemniamy, dopasowujemy się albo działamy manipulatywnie, żeby zdobyć jakieś tam dobra, na które nie dajemy sobie przyzwolenia tak wprost. Czyli ten ruch agresywny, kochani, my z natury mamy po to, żeby, zobaczcie, symbolicznie zerwać sobie jabłko z drzewa, żeby sobie sięgnąć i włożyć do paszczy, najeść się, czyli zaspokoić potrzebę głodu. Mamy też ruch taki, nie powiem, że agresywny, ale takiego przyciągania innej istoty do siebie. Czyli na przykład
chce przyciągnąć tego mężczyznę, czy to dziecko, żeby poczuć, jak to jest, jak jesteśmy my, nie tylko ja, ale my. Jak pachnie druga osoba, jak smakuje jej biologia, czy pasuje mi zapach tego człowieka, a wreszcie, żeby moje serce mogło spotkać się z drugim sercem, czyli to takie jest sięganie i przyciąganie. Możemy, kochani, też robić taki agresywny ruch, który będzie już naprawdę agresją, taką przemocą wręcz, i będą to zachowania chociażby takich panów z patriarchatu, którzy dają sobie prawo, gdzieś to prawo sobie sami przywłaszczyli, że mogą sięgać po taką samiczkę, która im się podoba. Ja na przykład w swoim dzieciństwie, w swojej młodości nigdy nie mogłam tego zrozumieć, czym się kierują tacy panowie, takie osoby, które idą jak po swoje. Już w którymś z tych live'ów mówiłam, generalnie taki odcisk patriarchatu, że jak ty mi się podobasz, ty kobieto, ty dziewczyno, to no to ja już idę do ciebie i biorę co moje, tak myśli zwierzę. Chociaż, kochani, tutaj taka mała dygresyjka, zwierzęta się obwąchują, zwierzęta gdzieś podchody dorobią do siebie, one sprawdzają, czy jest między nimi ta zgoda, ta chęć, za pomocą tych instynktów, za pomocą feromonów, a myślę, że właśnie człowiek jest takim jeszcze nie istotą duchową, a już nie zwierzęciem, i ta przejściowa wersja pod tytułem człowiek na miarę XXI wieku to jest taki bydlak, takie zwierzę, które nie potrafi okiełznać jeszcze tych swoich impulsów seksualnych, tych impulsów agresywnych, bo my musimy mieć ten ruch agresywny, żeby zabezpieczać potrzeby, a z drugiej strony próbujemy jakoś zasłużyć na miano i wypełniać ten obowiązek nadania nam postawy, czy nadania tego imienia bycia istotą wyższą, bo my mówimy sobie tak ewolucyjnie, że jesteśmy istotami najbardziej rozwiniętymi, i ja się wtedy zawsze śmieję, że niekoniecznie we wszystkich sferach życia. Niektórzy mają tak, że daleko im nawet do tego stanu, jaki mają zwierzęta, chociażby w seksualności. I tutaj taki psztyczek w nos do panów, oczywiście nie do wszystkich, ale do tej części, którzy zachowują się właśnie tak agresywnie, tak zawłaszczająco do siebie. Więc, kochani, wracając do tej zazdrości. Zazdrość jest cechą taką znamienną dla bycia człowiekiem, więc nie polecam wyrzucania tej zazdrości w ogóle ze swojego pakietu pod tytułem człowiek. Natomiast jeśli w nas ta zazdrość długo pracuje, spala nas i zaczynamy mieć taką minę względem obiektu, któremu zazdrościmy czegoś tam, na przykład siostra siostrze, koleżanka koleżance, szefowa pracownicy albo pracownik szefowi, żeby też była linia męska, to zadajmy sobie takie, kochani, pytanie: o co mi chodzi? Czego ja zazdroszczę? Pamiętam, jak my na studiach mieliśmy, na studiach psychoterapii, siadaliśmy sobie na takich zajęciach warsztatowych, siadaliśmy w takim kole i mieliśmy takie rozpoznanie, kto jest dla mnie siedzący naprzeciwko, z boku, z prawej czy z lewej strony, jakim jest dla mnie lustrem. I ja pamiętam, kochani, że siedziałam naprzeciwko takiej osoby, która rzeczywiście reprezentowała te cechy, te zachowania, to jak gdyby postawę do życia, to ubieranie się wreszcie, które gdzieś tam głęboko w moim ulubieniu się znajduje. Ja po pewnych takich, powiedzmy, ruchach pracy rozwojowej ze sobą, nie będę tu leciała personalnie, pozwoliłam sobie bardziej chociażby na ubieranie się kolorowiej. Do pewnego czasu moja garderoba była przeważnie zielona. Aż się zastanowiłam, witam Cię, Madziu, serdecznie. I sprawdzaliśmy sobie tak, akurat Madzia była w tej grupie, także może potwierdzić, może zaprzeczyć. Akurat, Madziu, pamiętam, że ty byłaś po mojej prawej stronie i mieliśmy takie rozeznanie, że to, co naprzeciwko ciebie siedzi, ta osoba reprezentuje ci pewne cechy, o których ty marzysz, na które nie dajesz sobie prawa, do którego nie dajesz sobie prawa. Natomiast możesz mieć to, co masz po prawej stronie, czyli te osoby, ale póki co, jak sobie nie pozwalasz, masz tak jak ta osoba po lewej stronie. Kochani, ja tego doświadczyłam i to było tak mocne, że nie omieszkałam wykorzystać tego doświadczenia i już sobie teraz bardziej pozwalam.
nie chcę mówić personalnie, więc troszeczkę może to wyglądać, że mówię dookoła, natomiast będziecie wiedzieli, o co chodzi. Może kilka innych przykładów, już nie moich, tylko takich w ogóle z życia, dajmy na to kobiet, że przyglądamy się na kogoś i jeśli najpierw na usta idzie nam jakaś ocena, że o Jezu, ale się wystroiła, o Jezu, a przy takim dniu to nie święto, to nie wesele, ale się wystroiła. Na przykład, nie? Polecimy po takiej powierzchowności, a nie zauważymy, nie damy jak gdyby uwagi temu, co jest ważniejsze, czyli co ta osoba robi, jak się rozwija, jak sobie z życiem radzi i tak dalej, tylko ocenimy tą powierzchowność, to kochani, to znaczy, że nam gdzieś w środku coś tam tak zapikało, coś nas ubodło, że my tak naprawdę nie dajemy sobie na to przyzwolenia. I pod tym kątem patrzę, bardzo polecam patrzeć. Ja na przykład też sama siebie sprawdzam, jeśli nie wiem, czy słucham jakiejś audycji, czy słucham jakiegoś, powiedzmy, dla mnie autorytetu, czy osoby, od której chcę się uczyć i coś mi to w środku robi, to zawsze się zapytuję, kurczę, o co mi chodzi, czego ja chcę się od tej osoby nauczyć, co ja jeszcze w sobie chciałabym rozwinąć, czego świadomie może nie wyrażam, że ta osoba mi niejako boleśnie o tym przypomina. I kochani, jeśli weźmiemy naprawdę, zamienimy tę zazdrość i zainspirujemy się tym i zaczniemy przekuwać, okazuje się, że po jakimś czasie, krótszym czy dłuższym, w zależności jak na serio weźmiemy się za tę robotę, zaczynamy widzieć, że to był taki bolesny jakiś taki wtręcik, który nam przypomniał, że część naszego potencjału leży i kwiczy. Na przykład nie dbaliśmy dostatecznie o swoje ciało, nie rozwinęliśmy własnej pasji, albo nie zadbaliśmy, nie wiem, o swój wygląd, o swoją atrakcyjność. I tu powiem z pracy terapeutycznej, dziewczyny i chłopaki, że wiele kobiet, które są na przykład w toksycznych relacjach, zgłaszają co? To, że mężczyźni, toksyczni mężczyźni, z którymi są w związkach, wymagają od kobiet manipulatywnie, albo wprost, albo gdzieś tak podprogowo, w zależności która opcja narcyzmu, wymagają, żeby kobieta zmieniła na przykład wygląd swoich włosów, żeby zmieniła sylwetkę, żeby się inaczej ubierała. I kochani, to jest straszne. Ja też mam, kochani, na swoim koncie takie doświadczenie. To jest z czasów wręcz średniowiecznych, ale jednak, gdzie byłam namawiana na zmianę fryzury. Byłam namawiana, żeby być blondynką i po tych różnych eksperymentach, takich ze swojej roboty oczywiście, na miarę tamtych czasów, dochodziło do takich jak gdyby przekombinowań, które finalnie dawały mi krótką fryzurę i malowałam się na ciemno, żeby zakryć te wszystkie eksperymenty. Bardzo jestem zła za ten okres z mojego życia, to były namowy z tamtego czasu, gdzie ja jeszcze wierzyłam, że trzeba z takiego patriarchalnego przymusu gdzieś tam, wiecie, spełniać te życzenia mężczyzny. To było straszne, jak teraz z perspektywy czasu na to patrzę, to pukam się w czosnek i myślę, kurczę, naprawdę, co tym kobietom porobiono podczas patriarchatu? Ale, zobaczcie, minęło ileś tam lat, u mnie kilkanaście, o już, no, dobre kilkanaście lat i teraz w terapii przychodzą dziewczyny, które zgłaszają mi ten sam problem, którego ja doświadczyłam w jakimś tam stopniu w swojej młodości. I tak się zastanawiam, kurczę, dziewczyno, jak ty możesz w ogóle zgadzać się na coś takiego? Ale od razu mi się przypomina, że to doświadczenie też jest na moim koncie. I mówię, kurczę, naprawdę, jak my się budzimy, jako my łapiemy tą świadomość tak nierówno, że ktoś nawet w podobnym wieku, załóżmy, że przyszła dziewczyna z mojego rocznika i ona mówi te rzeczy, które są moim doświadczeniem, powiedzmy, sprzed 15 lat mniej więcej, i ja do niej mam z tego miejsca duże współczucie, mam też radę, jak to zrobić, żeby się temu nie dać i tak dalej, generalnie, kochani, my wszyscy mamy gdzieś podobne problemy. Więc wracając, kochani, do tej zazdrości, patrzmy na to, co ta osoba nam pokazuje. Czy może nie pozwalasz sobie na bycie w takim, nie wiem, taki mieć status finansowy, zawodowy, czy cielesny, czy rodzinny, jakiś tam, tych obszarów życia mamy dużo, potrzeb do spełnienia mamy dużo, to patrzmy na to, czy my czasem byśmy nie chcieli mieć tego uczucia w sobie, bo kochani, nie chodzi naprawdę o tę rzecz, nie chodzi o tę kieckę, nie chodzi o tego mężczyznę, nam głęboko chodzi o to uczucie, jak to jest czuć się
Jak mówimy zajebisty stan, jeśli zrobię to, to, to i to. Mówimy super się czuję w swoim ciele, na przykład zrzucając kilka kilogramów. Ja na przykład podzielę się z Wami, że ten smaczek do aktorstwa to nie jest po to, naprawdę sprawdziłam to, czy czasem moje ego gdzieś tam mnie podskakuje, będąc na tej scenie właśnie w czerwcu, tutaj z House of Art w Krakowie, sprawdziłam, o co mi chodzi, czy o tych ludzi, Boże nie daj, czy chodzi mi o to, o jak ja się czuję, grając swoim ciałem, swoimi zmysłami. I wiecie co, nabrałam takiego smaczku coraz większego i to jest niesamowite uczucie, karmię się nim do dzisiaj. Puszczam sobie różnego rodzaju musicale w domu, razem sobie z nimi śpiewam, razem sobie z nimi tańczę. Naprawdę nie potrzebuję tych ludzi dookoła oceniających w jakiś tam sposób, ale to uczucie bycia w tej roli. I nam tak naprawdę, kochani, chodzi najgłębiej o to, że my jak się czujemy w tym stanie, na przykład zadbanego ciała, czy uprawiania pasji, to nam głęboko chodzi o to, że my się wyrażamy, że my dajemy upust naszej autoekspresji, czyli tak naprawdę zaczynamy być bliżej naszej wewnętrznej prawdy i wtedy, można powiedzieć tak z perspektywy duchowej, jesteśmy najbliżej naszej duszy, a wtedy no nie ma takiej opcji, żebyśmy się nie czuli dobrze. Więc kochani, ja na swoim przykładzie podzielę się z Wami, że mi najlepiej, nawet w tej mojej pracy terapeutycznej, to nie praca na Skype'ie, gdzie siedzę i obrastam w tłuszcz i międlimy historie. W sali bardzo lubię, bo wtedy już jest ekspresja ciała, jest ekspresja innych kanałów, nie tylko gadanie, ale jest ciało w ruchu. To mi się podoba najbardziej. Natomiast wszystkie moje działania zawodowe przy okazji pomału tak przekierowuję, przelepiam, żeby był to mój osobisty teatr, w której będziemy uprawiali tę terapię, która będzie jak gdyby kręgosłupem, ale przez teatr, żebym ja się tam mogła dobrze bawić. I zobaczcie, jaki to jest wysoki level ustanowienia sobie swojej pracy zawodowej, żeby zawrzeć w tym pasję, żeby samemu się dobrze bawić, żeby ludziom pomagać, czyli niejako, bardzo odpowiedzialnie wykreować sobie takie życie, żeby zabezpieczyć wszystkie te 6 podstawowych potrzeb. Czyli jestem i ja jako indywidualność i mam relacje z innymi ludźmi, zabezpieczam potrzebę dawania, bo się wymieniam tym. Ktoś mi daje, powiedzmy, no, środki finansowe, a ja mu daję metody terapeutyczne, świetnie się bawimy i do tego jeszcze, kochanie, mam obfitość finansową, mam poczucie bezpieczeństwa i się w tym dobrze bawię i czuję, jak moja dusza przeze mnie płynie. Teraz to już tak poleciałam po całości, ale generalnie, kochani, to jest ten kierunek. Więc jeśli my zazdrościmy, zawracając do tej zazdrości, to gdzieś weź to za pewnik, że system Ci mówi, kurczę, mógłbyś być bardziej szczęśliwy, bardziej spełniony, bardziej autonomiczny, bardziej autentyczny i lepiej czuć się w środku, gdybyś realizował to, to i to, z różnych powodów tego nie robisz, to jest inny, kochani, temat, ale ta osoba Ci boleśnie o tym przypomina. Ja tutaj w tym wykładzie dzisiejszym bardzo będę chciała ten aspekt zazdrości uwypuklić, ale na koniec też troszeczkę powiem od strony takiej religijnej, bo bardzo mi się, kochani, ujęcie zazdrości w taki sposób też podoba. Więc ta część wykładu, zapamiętajmy, że żebyśmy zamieniali zazdrość na taką inspirację i zapytywali się, o czym nam to przypomina, jaki fragment, a może cały, może nawet duży kawał naszego potencjału leży i kwiczy i my jesteśmy o to nieszczęśliwsi. Więc jak ktoś Cię wkurza, ktoś Cię drażni swoim wyglądem, postawą, wiedzą, stylem bycia, wyborami swoimi, relacjami, czym tam jeszcze, to zapytuj się, o co Tobie chodzi, o co mnie chodzi. O co mnie chodzi? Dlaczego ta dziewczyna, która się tak pięknie ubiera, tak kolorowo, to może najpierw nazywam ją, a taka papuga, a chce się pokazać, ale nie patrzysz na cały jej inny dorobek, a być może Ty marzysz o tym, żeby siebie w końcu wyrazić i być może też lubiłabyś, czy lubiłbyś ładnie przyodziać swoje ciało, przez które przepływa nadrzędne, to jest, kochani, nadrzędne, przepływa dusza. I tu stawiam kropkę. I teraz pogadamy sobie troszeczkę o zazdrości. Nie widzę, kochani, żebyście dzielili się tym, o co jesteście Wy najbardziej zazdrośni albo bywaliście zazdrośni, czy na przykład o partnera, czy na przykład o uwagę, czy co tam jeszcze, o ubrania, o sylwetkę, o portfel, o samochód, o, powiedzmy, jakieś kontakty.
czy przynależność do, powiedzmy, danych grup społecznych, czy miejsce występowania na tym globie i tak dalej, o ilość dzieci i w ogóle o bycie kobietą czy mężczyzną. Możemy o wiele rzeczy być zazdrośni. Czekam na Wasze przykłady. Idziemy, kochani, dalej. Pogooglowałam sobie troszkę na temat zazdrości i między innymi zazdrość, kochani, jak pamiętamy gdzieś tam z kościoła, z religii albo w ogóle z chrześcijaństwa, że zazdrość należy do 7 grzechów głównych. Ja tutaj sobie przytoczyłam, bo zamierzam więcej też mówić o zaburzeniach osobowości. Wiem, że ileś osób czeka na te filmiki edukacyjne, miałam trochę dużo zajęć, więc z tego miejsca biję się w pierś i niedługo powędrują kolejne odcinki, te 30-minutowe na moim kanale na YouTubie. Natomiast, kochani, tutaj w tych 7 grzechach głównych zawiera się zazdrość i na pierwszym miejscu jest pycha, czyli narcyzm w takim klinicznym wydaniu. To jest niczym innym jak pychą naszego ego, pychą. Czyli pierwszy grzech główny to jest pycha, później jest chciwość, nieczystość, zazdrość jest na 4. miejscu, 5. nieumiejętność, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, 6. jest gniew, 7. jest lenistwo. I kochani, zobaczcie, zazdrość siedzi sobie w takim zaszczytnym gronie i tak naprawdę, gdybym się tu uparła, może w innym wideo to poczynię, wszystkie te 7 grzechów głównych jest rzeczywiście łatwo przypisać do naszych ruchów, naszego ego zalęknionego i my w te stany, czy bycia pysznymi, chciwymi, nieczystymi, zazdrosnymi i tak dalej, te 7 grzechów, da się to przekuć na terminologię psychologiczną i to są te postawy, w które my możemy wchodzić albo zatrzymać się, Boże, nie daj, na dłużej, jeśli tylko pozostajemy w lęku, jeśli nie mamy zaufania do czegoś większego, czyli do tego, co nas otacza, że nie wychodzimy poza struktury takie systemowe, poza przekonania, które mamy w swojej głowie, poza naszą gdzieś nawet kulturę, poza takie wąskie koryta, jakim jest na przykład religia, czy przynależności do jakichkolwiek grup, gdzie nie dajemy przez tę przynależność właśnie upustowi naszej autonomii i blokujemy w jakiś taki chory sposób nasze wyrażanie się, naszego wnętrza, naszej duszy, czyli nasza autoekspresja nie jest pełna. Więc zobaczcie, zazdrość jest sobie w takim zaszczytnym gronie. I taki przykład, kochani, mogłabym podać na przykład na taką chorobliwą zazdrość, jeżeli chodzi o partnerstwo, chociaż traci już to, ta nazwa traci tutaj w ogóle to jak gdyby przynależność, bo jeśli jest chorobliwa zazdrość, to wyklucza to partnerstwo. Ale dajmy na to między małżonkami, między kochankami, czyli jest kobieta i mężczyzna. Jeśli dochodzi do takiej zazdrości, która ma chorobliwy smak, na przykład w psychologii jest to znane jako kompleks Otella. Podam przykład z życia wzięty. Weźmy taką patriarchalną rodzinę. Kobieta królowa, kobieta, która nie za bardzo dała się pod but patriarchalnemu mężczyźnie i ma w swojej postawie takie bycie królową, czyli ja to nazywam siedzę i to wystarczy, jestem i to wystarczy, patrzę i nic więcej do tego nie muszę dodawać. Natomiast mężczyzna w swoim zranieniu, też kochani w patriarchacie, z jednej strony jego część jest przekonana, że to kobieta powinna być ta usłużna, ta podległa i on powinien być jej panem, ale z drugiej strony jego trauma mówi o tym, że on jest bardziej w tej narracji takiego pazia, takiego, czasem nazywam to trokami od kalesą, czyli jest to mężczyzna, który w oczach tej kobiety królowej jawi się jako taki pajac i kochani, znam taki przypadek takiej pary, którzy ganiają się bardzo wiele lat ze sobą, są małżeństwem i tym dwojgu chodzi wciąż o to samo. I tu jest, kochani, wyraźnie widać kompleks Otella, czyli tą przykład chorobliwej zazdrości. Jak to się manifestuje, zaraz powiem. Wyobraźcie sobie, że ten mężczyzna próbuje z jednej strony być dla niej ważny, być dla niej równocenny, jako równocenność energii męskiej do energii kobiecej, chciałam powiedzieć damskiej. Natomiast ona ma w sobie takie przekonanie, że żaden chłop, żaden bydlak za jej traumą nie będzie rządził jej życiem.
ale nurt patriarchalny nakazuje jej pewne zachowania typu nagotować mu obiad, podać mu, nie wiem, upraną koszulę i tak dalej, ale głęboko, głęboko w sobie ma do tego mężczyzny nienawiść. I ten mężczyzna to czuje, ten mąż czuje, więc on to odrzucenie na takim poziomie, jak gdyby nie wprost, zapija sobie alkoholem. I ta kobieta patrzy na niego jako na kogoś, kto nigdy nie jest w stanie zasłużyć na miano, oczywiście w jej oczach, oczywiście na podwalinie jej traumy gdzieś tam z własnym ojcem, nie jest w stanie ten mąż zasłużyć na miano króla, czyli w takim dobrym słowa, w tego słowa rozumieniu, takiej równocenności dla męża i żony, dla kobiety i mężczyzny. Więc ten mężczyzna stara się na wszelkie sposoby, kręcąc kółka wokół niej, zabezpieczyć jej potrzeby, ale z drugiej strony rośnie nienawiść, że nie jest w stanie tych potrzeb w żaden sposób zaspokoić, ponieważ ta królowa ma w sobie pogardę do płci męskiej, która wynika z jej traumy. Zobaczcie, to jest takie błędne koło i oni mogą mieć się tak samo ku sobie, jak i być strasznie przeciwko sobie. I teraz, kochani, załóżmy, że mężczyzna z tego odrzucenia, czyli z tej niemożności, jak gdyby bycia na równi z tą swoją żoną królową, tutaj królowa akurat nie jest dobrze rozumiana, tylko to jest taka bardziej królowa z fochem, będzie na przykład ulewał własną frustrację, własną niemoc, pijąc alkohol. I gdy to będzie miało miejsce, powiedzmy 10, 20, 30, a może nawet 50 lat, to ten mężczyzna na skutek destrukcji powodowanej alkoholem będzie przechodził w taki etap dziecinnienia, tak będzie robił się od środka bardzo infantylny, że dojdzie do takiego momentu, w którym możemy zauważać tak zwany narcyzm wtórny, czyli można powiedzieć, że ten mężczyzna już będzie bardziej energię kierował na siebie, że mnie się należy, będzie bardziej agresywny, będzie siłą chciał wziąć tą właśnie z przykładu królową i zacznie się jak gdyby takie bydlęce, agresywne, branie tego, co mu się w jego przekonaniu należy. I teraz, dlaczego mówię tu o tej chorobliwej zazdrości? Kochani, ten etap wchodzenia w taki narcyzm wtórny, czyli na skutek destrukcji neuronów, dochodzi do takiej infantylizacji, do takiej degradacji w środku, że ten człowiek zaczyna widzieć bardziej zwierzęco, zaczyna sobie siłą brać to, co się mu należy. I jak może wyglądać taka relacja tych dwojga po powiedzmy 30-50 latach? W takiej dynamice. Może to, kochani, przejawiać się dużą agresją i taką chorobliwą zazdrością, że ten samiec, bo to już nie mężczyzna, pamiętajmy o tym, że on tą destrukcją doprowadził się do stadium bycia zwierzątkiem i on zaczyna ją brać siłą, on zaczyna jak gdyby się mścić na niej, zaczyna wyrażać tą chorobliwą zazdrość i w skrajnym przypadku może dojść do morderstwa w afekcie, czyli do takiego stanu, gdzie ta kobieta nadal jest tą królową właśnie z fochem, która gardzi gdzieś w środku mężczyznami, ale mu usługuje, czyli taka ambiwalencja, a z drugiej strony on nie ma możliwości zaspokojenia jej, więc, i nigdy nie jest dość, więc, żeby jego ego nie zwariowało, podkreślam, żeby jego ego nie zwariowało, on musi niejako w tym akcie zemsty, czyli jak ten kompleks Otella tak mocno postąpi, i będzie pod wpływem alkoholu, może dojść do tego, że on ją zwyczajnie zabije ze względu na to, że on będzie sobie w takiej jak gdyby iluzji, że ona jest jego własnością, czyli jak ja ją wręcz zamorduję, czyli moją własność unicestwie, to nigdy nikt więcej nie będzie jej mógł mieć. Zobaczcie, nasze ego, no przecież to jest kierunek psychopatyczny, nasze ego jest zdolne właśnie z tej zazdrości dojść do aż takich manifestacji, gdzie doprowadzamy do destrukcji i autodestrukcji. I na przykład kompleks Otella w takich relacjach u alkoholików często występujący pokazuje taką mocne nasilenie zazdrości, które nazywamy zazdrością chorobliwą, która kończy się właśnie takim rozpadem, na przykład morderstwem. To jest, kochani, taki mocny przykład, ale no nie powiemy, że on się nie zdarza. Ja się naprzyglądałam na pewne zachowania różnych małżeństw, więc wiem, jak mężczyźni po alkoholu, jak zaczyna z nich wychodzić takie zło wcielone, czyli ten kompleks Otella dochodzi do głosu bardziej, alkohol luzuje mechanizmy samokontroli i mężczyźni zachowują się agresywnie, jakoby ta kobieta
była ich własnością i mają potrzebę ją zdominować. Takim skrajnym przykładem nienawiści do kobiet, a jednocześnie chęci dominacji są mizogini. Mizogini. Tu, kochani, stawiam kropkę. Ile mam jeszcze czasu? 15 minut. Czekam, kochani, na podzielenie się ze mną, jakie były Wasze obiekty zazdrości. Jakie były Wasze obiekty zazdrości? A może tym razem ja się nie podzielę, tylko poczekam, aż słuchacze się podzielą swoimi obiektami zazdrości. Czy bardziej byłaś zazdrosna o siostrę, o koleżankę, o rozwój zawodowy, o dobra materialne, o posiadanie dzieci, czy o posiadanie partnera i tak dalej. Jestem, kochani, strasznie ciekawa, co jest przedmiotem Waszej zazdrości, albo co bywało przedmiotem własnej Waszej zazdrości. Co ja tu jeszcze, kochani, na dzisiaj przygotowałam? Może tak. Patrzyłam sobie, jakie wyrazy, jakie synonimy, jakie obok stany emocjonalne występują przy zazdrości. I tutaj sobie kilka wynotowałam. Można powiedzieć, że to jest jak gdyby eskalująca zazdrość, czyli coraz większa zazdrość, która doprowadziłaby do, tak jak podałam w tym przypadku, do takiego, do dominacji i do zniszczenia kogoś, do takiego terroru, aż do zniszczenia innego osobnika, który jest jak gdyby przedmiotem, obiektem tej naszej zazdrości. I mamy tak, mamy zazdrość, przeradzać się może ona w zawiść, w zaborczość, we wrogość, w zemstę. Tu już będziemy mieli nie tylko czucie, ale jeszcze coś, co jest czynem, który wyrósł na naszych uczuciach. Czyli mamy zemstę, odwet, odegranie się, takie jak gdyby degradowanie, takie dewaluowanie kogoś, takie deprecjonowanie, dominacja, terror i aż do unicestwienia, czyli do zamordowania. Tak jakbyśmy chcieli zniszczyć totalnie obiekt, który wzbudza w nas tę zazdrość. Czyli zobaczcie, można powiedzieć, że racją w chrześcijaństwie jest to, że zazdrość należy do 7 grzechów głównych. Kochani, jak myślicie, dlaczego akurat zazdrość znalazła się na liście 7 grzechów głównych? O co my jesteśmy zazdrośni? O pewnego rodzaju takie przekonanie może mamy, że jest własnością coś, kto, powiedzmy, jest własnością naszą coś, co nas przyprawia o tę zazdrość. Czyli załóżmy, ten mąż w tym przypadku myśli sobie, że ta żona jest jego własnością. I jeśli on w to uwierzył i jeśli uległ tym programom, tym przekonaniom, chociażby patriarchalnym albo przekonaniom wynikającym że mężczyzna, że samiec jest dominantem nad samicą, to on będzie zaspokajał w sobie tę zazdrość aż do właśnie takich skrajnych manifestacji. Więc, kochani, zazdrość dlatego jest według mnie na liście 7 grzechów głównych, ponieważ żaden człowiek, a nawet mówiąc szerzej, głębiej, wyżej i nie wiem gdzie jeszcze, nie może być właścicielem drugiej istoty. Zobaczcie, jakie to jest ważne. Bo jeśli my jesteśmy o coś zazdrośni, to tak jakbyśmy chcieli sobie to zaskarbić, zabrać i przywłaszczyć. Na przykład patrzymy na tę kobietę, która ma takie piękne włosy i my jej tego zazdrościmy, ale my tym samym wątpimy w to, że my możemy mieć piękne włosy, że my możemy być rozwinięci, że my możemy mieć obfitość finansową, że my możemy mieć dobre relacje. Dlatego zazdrość jest na liście 7 grzechów głównych, bo, kochani, tak głęboko, głęboko, z takiego duchowego sensu, to zazdrość mówi o tym, że my nie wierzymy, że nam się to należy, nie wierzymy, że możemy to wykreować, czyli dajemy taki psztyczek w nos samemu stwórcy i mówimy: moje włosy są do niczego, moja sylwetka jest do niczego, te talenty, które mi dałeś, chyba się pomyliłeś, ona ma lepsze, ona jest ładniejsza. Kochani, zobaczcie, i to jest gdzieś tam już w sąsiedztwie pychy. O pysze będę mówiła więcej, jak będą filmiki o narcyzach. Natomiast zobaczcie, dlatego zazdrość jest na liście grzechów głównych, ponieważ w ogóle wszystkie te grzechy główne dla mnie są takimi mocnymi psztyczkami w nos, jeśli chodzi o zaufanie do czegoś większego. Może kiedyś to przeanalizujemy, może zrobimy oddzielne wideo. Dzisiaj chciałem tutaj dać jak gdyby większe uwypuklenie dla zazdrości, ale my jesteśmy o coś zazdrośni, bo sami sobie tego nie dajemy, nie wykreujemy, nie wierzymy, że nam się należy. Mało tego, nie wierzymy albo boimy się,
że nasze może być gorsze, że czyjaś figura jest ładniejsza, czyjeś talenty są fajniejsze, może bardziej medialne, może mają większe wzięcie, a może nam się nie podoba nasza sylwetka, może nie lubimy swoich oczu, niektórzy mówią, nie cierpię swojego nosa, a skąd wiesz, że ten twój nos, te twoje oczy nie są najbardziejsze dla ciebie, dla takiej istoty, jaką cię Stwórca wymyślił. Kochani, wszystkie 7 grzechów głównych, zgadzam się, że to są takie mocne psztyczki skierowane w kierunku samego projektanta, czyli Boga. Co bym tam chciała, kochani, jeszcze powiedzieć? Może na koniec, mamy 12 minutek, powiem o czymś takim przeciwstawnym do zazdrości, czyli do zaufania. Bo jeśli my będziemy, jeśli my czegoś zazdrościmy i się zapętlamy w tym stanie emocjonalnym i zaczynamy gorzknąć, zaczynamy przechodzić w te stadia takiej większej manifestacji, czy tak jak mówiłam, od zazdrości przez zawiść, zaborczość, wrogość, zemstę, odwet, aż do unicestwienia jakiegoś obiektu, który nam tę zazdrość pobudza, to my, kochani, wtedy pozostajemy jak gdyby w tej sferze lękowej, czyli pozostajemy w takim totalnym niezaufaniu do czegoś większego. I zobaczcie, a jak my wybierzemy jednak sami coś tam realizować, o co jesteśmy zazdrośni, to już wybieramy ten kierunek, gdzie zaczynamy ufać czemuś większemu. Zobaczcie, bo jak zazdroszczę i się przyglądam na ten obiekt, to ja w tym czasie, zamiast realizować coś, co jest przedmiotem tej zazdrości, to ja się fiksuję w tym kierunku, który i tak niszczy. Bo my zapętleni w takiej danej energii ciężkiej, to my ulegamy przede wszystkim destrukcji i jeszcze możemy z odbicia popluć jadem, czy jakąś destrukcją na zewnątrz. Natomiast jak nas tutaj coś bodźcuje, to biegiem przeróbmy to w sobie i zmieniajmy kierunek już do realizacji. Ale kochani, ten kierunek, umówmy się, ten kierunek boli, bo tam trzeba wyjść z lęku do zaufania. Więc przeciwnością, taką przeciwstawnym czymś dla zazdrości będzie zaufanie. No zobaczcie, w takich przykładach chociażby relacji. Jeśli kobiety są kontrolujące, dzisiaj jakoś bardziej po kobietach jadę. Jeśli kobiety są na przykład kontrolujące, dajmy na to zaburzenie osobowości typu borderline albo kobiety narcystyczne, chociaż mężczyźni narcystyczni też, ale bardziej w wydaniu kobiet to widać, że są zazdrosne o to, że on spojrzał na inną osobę, że on, powiedzmy, tak się zachował, zapytał kogoś, nie był dla mnie 100% uwagi, nie odpisał, nie odezwał się, nie wielbił mnie tak, jakbym chciała. Czyli powiedzmy, kobiety z zaburzeniem borderline, z tego rysu, z tego kierunku, z tej szufladki, będą zazdrosne o co? O to, że nie są najważniejsze dla tego mężczyzny, z którym akurat są blisko, który akurat jawi im się jako ten najważniejszy obiekt. I kochani, głęboko, głęboko w tym zaburzeniu możemy odkryć, że zazdrość manifestuje się po to, żeby mieć taką iluzję, że posiadamy tą taką stałość obiektu, czyli tak naprawdę nigdy ta osoba nie czuła, że jest najważniejsza przez te parę minut dla swojej rodzicielki, dla swojej matki, nie uwewnętrzniła tego obiektu, nie ma tak zwanej stałości obiektu, jak mówi psychologia, i wtedy w mechanizmie odtwarzania traumy, czyli powiedzmy 30 lat później, 40, 50 lat później, siedzisz z tym swoim mężczyzną i załóżmy, że jesteś borderką, zaczyna cię wkurzać nawet to, że on spojrzał na kelnerkę, bo chodzi o to, że głęboko, głęboko twój system jest zazdrosny o ten pierwotny obiekt, o to, że nie uwewnętrzniłaś, nie zintegrowałaś, nie osadziłaś jak gdyby w swojej psychice, nie masz tej stałości obiektu. Kochani, wszystkie poziomy naszych działań są zawsze głębokie. Wydaje nam się, że nam chodzi tylko po wierzchu o to, że on spojrzał na kelnerkę, że pewnie ja nie jestem dla ciebie dość piękna, ale gdy tak sobie zadamy tą metodę dlaczego, 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 czyli zejdziemy do korzenia, okazuje się, że na przykład do głosu dojdzie ten lęk taki odstawienny pomiędzy dzieckiem a matką, czyli lęk o utratę obiektu. A jazda poszła o to, dzisiaj ta jazda poszła o to, że on tam na kogoś spojrzał. To jest, kochani, przykład z zaburzeń osobowości. Natomiast takich jak gdyby mikro zachowań, które są przepojone zazdrością, to my mamy na co dzień sporo, nie zawsze o tym mówimy, ale najważniejsze jest to, co my czujemy. I teraz, kochani, takiemu jak gdyby
prawu moralnemu nie podlega to, jeśli my sobie czujemy coś, ale na tym czuciu nie robimy jeszcze czynów. Czyli, tak jak kiedyś się pamiętam, jak się chodziło do spowiedzi, chodziło się. I mówię tak specjalnie, ponieważ był taki czas, kiedy to było tak normalne i tak potrzebne i wręcz takie, ja byłam przekonana, że tak trzeba, więc mówię, chodziło się, czyli tłumy myślały, że tak trzeba, chodziło się do spowiedzi i tam trzeba było się spowiadać z tych wszystkich rzeczy, które gdzieś tam na tej liście grzechów głównych o nasze życie się otarło i na przykład mówiło się, że byłam zazdrosna o to i o to. I pamiętam, że kiedyś jakiś ksiądz, dzięki Bogu, że takiego spotkałam, wyjaśnił, że jeszcze to, co czujesz, załóżmy, czujesz tę zazdrość, to nie jest tak zwany kościelny grzech, tylko jest to stan emocjonalny, do którego masz prawo. Oczywiście ksiądz nie powiedział dalej, że to jest jakieś takie bolesne przypominanie, że w tobie się prosi coś o rozwój, o ukochanie, o zobaczenie. Tego się dowiedziałam z psychologii dopiero. Natomiast, kochani, najważniejsze, i to podlega prawom moralnym, jest to, jak my na bazie tych emocji, na przykład na bazie zazdrości, uczynimy coś, co jest przeciwko drugiemu człowiekowi, czyli zobaczcie, przejdziemy już po tych pięterkach eskalacji zazdrości, przejdziemy już z samej zazdrości chociażby do zemsty, bo zemsta to już jest jakiś czyn, czyli przekuliśmy tę niewygodną dla nas energię na coś, co niszczy drugiego człowieka. I to już byłoby tak naprawdę tym grzechem, który powinien powędrować do konfesjonału, żebyśmy się pobili w pierś, mówiąc mea culpa, i zadość uczynili. Więc ta spowiedź nie była całkiem taka głupia, gdyby jednak człowiek, który tam klęczał, wiedział, że rzeczywiście samo to pomyślenie, poczucie nie jest już czymś takim złym. To nie świadczy o naszej złości, ale informuje nas o czymś, co w naszym tam gdzieś głęboko systemie czeka na zobaczenie, na uzdrowienie, na ukochanie. Kochani, stawiam tutaj kropkę. Co bym to chciała jeszcze powiedzieć na koniec? O zazdrości może tyle. Nie chcę za bardzo jakoś tutaj eskalować tej zazdrości, natomiast moją ideą jako psychoterapeuty jest, kochani, zostawienie takiego wniosku, takiego smaczku, żebyśmy przekuwali zazdrość na inspirację. Przekuwali zazdrość na inspirację, ale broń Boże nie na kopiowanie. Czyli jeśli ktoś na przykład według Ciebie coś tam ma, jakoś tam się zachowuje, jakoś to życie kreuje, to nie kopiuj z niego, tylko się inspiruj i zaczynaj w tej inspiracji czerpać z siebie i jak gdyby kierunek niech będzie ten, który zaczerpnęłeś od osoby, która jest dla Ciebie inspiracją, ale rób ten kierunek, tę drogę już kreuj po swojemu. Tak, żeby to było takie monikowe, adamowe, mirosławowe, madziowe, monikowe, michałowe, aleksandrowe, agnieszkowe, elżbietowe i beatowe. O to, kochani, chodzi. Bo my potrzebujemy siebie nawzajem jako inspiracja. Nie wszystko jesteśmy w stanie sami wykreować, zauważyć, uwypuklić albo nadać temu właściwy sens. Potrzebujemy siebie nawzajem, dlatego tak świat jest pięknie poukładany, żebyśmy mogli i mieć poczucie indywidualności, ale też i poczucia tego, że jesteśmy wspólnotą, dobrze rozumianą wspólnotą, czyli jestem i ja, i jesteśmy i my. I to jest, kochani, piękne. I tu potrzebujemy sobie troszeczkę niejako pozazdraszczać, tylko po to, żebyśmy dali sobie taką obietnicę i za tym idącą realizację, że kurczę, jak ona ma tak fajnie, on ma tak fajnie, to pewnie w środku się dobrze czuje, to ja też tak chcę. I koniec. O, coś takiego chciałabym po tym wykładzie zostawić. W ogóle nie namawiam, chociaż przestrzegam, że eskalacja zazdrości może skończyć się nawet destrukcją, unicestwieniem innego istnienia, które wywołało w nas tę zazdrość. Kochani, stawiam tutaj kropkę. W tym tygodniu dla ciekawskich odnośnie edukacji na temat zaburzeń osobowości zapraszam na kanał, gdzieś za jakieś 2-3 dni pojawi się filmik. Filmik numer 3 to będą filmiki edukacyjne, jak dobrze rozumieć zaburzenia osobowości, żeby przydały się do takiej codziennej, może nie umiejętności diagnozowania tak osobiście, bo w tym też się można zapętlić i zapędzić,
ale do takiego rozeznania, z kim mamy do czynienia. Ja tam w tych filmikach, kochani, się posługuję DSM-em, czyli to są, to jest diagnoza kliniczna i przetłumaczam to na swój język, taki jak zawsze obiecuję, że będzie prosty, chłopski i łatwy do zrozumienia dla odbiorców, z podawaniem przykładów chociażby filmowych, z życia terapeutycznego i z życia własnego, żebyśmy umieli coraz bardziej to wszystko nazywać i zmierzać ku większej wolności. A za dzisiaj, kochani, pięknie Wam dziękuję. Wciąż się nie doczekałam, może jeszcze ktoś napisze, o co bywaliście zazdrośni, albo o co jesteście teraz zazdrośni. Jeśli chcecie, napiszcie proszę w komentarzach, nawet po live'ie. A dla odbiorców na YouTubie, którym ten filmik wstawię jutro rano, poproszę o komentarze, o co bywaliście zazdrośni i co dzisiaj już czujecie, że ta zazdrość Wam przypominała. To mnie, kochani, interesuje. Że sami uchwyciliście to i na przykład, o, to mi boleśnie odpamiętywało, że ja na przykład zaniedbuję siebie w obszarze chociażby realizacji pasji. To mnie, kochani, interesuje, żeby to było takie konstruktywne. Dziękuję wszystkim, że byliście. Bardzo się cieszę. Zapraszam do sesji terapeutycznych. Zapraszam, kochani, do pracy przez ciałko. Skończyły się wakacje, w sali jest chłodniej, można sobie poterapeutyzować poprzez ciało. Także chętnych zapraszam na żywo do Krakowa, do sali tańca i zapraszam do sesji terapeutycznych na żywo albo na Skype'ie. Tyle na dzisiaj, pięknie dziękuję i już się zazdrośnie wyłączam. Pa, pa!